Audycja powstała we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwie słuchaczki z Warszawy, pani Iwona i pani Anna Sawa, zwracają uwagę na powszechny i stary jak świat błąd w cudzysłowiu, pojawiający się zamiast poprawnego wyrażenia w cudzysłowie. Choć ta błędna forma, czyli w cudzysłowiu, jest używana od dawna, to na szczęście nie ma szans na to, by zdobyć pełnię praw w języku, bo poprawna forma w cudzysłowie jest jak najbardziej regularna. Cudzysłów odmienia się tak jak rów, połów czy chów. Mówimy, w rowie była woda, rybacy dyskutowali o połowie dorszy i mówimy też, te słowa były w cudzysłowie tak jak w rowie o połowie. A nie w cudzysłowiu, bo nie mówimy w rowiu ani o połowiu dorszy. Można się domyślać, skąd się wzięła ta błędna odmiana. Istnieje kilka rzeczowników zakończonych podobnie jak cudzysłów na w, lecz odmieniających się inaczej. To na przykład modrzew czy tułów, które przybierają formy w modrzewiu na tułowiu, a więc w miejscowniku mają U. One w ogóle są trochę inne niż większość słów, bo w odmianie końcowe w zamienia się na wi, mówimy więc modrzew, nie ma modrzewia. Tułów nie ma tułowia, a nie mówimy przecież cudzysłów, nie ma cudzysłowia, bo mówimy oczywiście cudzysłów, nie ma cudzysłowu. Ci, którzy mówią na przykład nie ma cudzysłowia, traktują zupełnie niepotrzebnie ten wyraz tak jak na przykład modrzew, a tymczasem jak już mówiłam trzeba go odmieniać jak choćby rów, a więc nie ma cudzysłowu, tak jak nie ma rowu, przyglądam się cudzysłowowi, tak jak przyglądam się... Rowowi, no i oczywiście z cudzysłowem, tak jak z rowem, w cudzysłowie tak jak w rowie. Problemy z odmianą cudzysłowu zapewne wynikają stąd, że rzadko używamy tej nazwy w formach innych niż miejscownik. W codziennych rozmowach nie mamy raczej okazji do mówienia o tym, że gdzieś nie było cudzysłowu, albo że przyglądamy się cudzysłowowi. Jedyne, do czego ten cudzysłów jest nam potrzebny, to informowanie, że coś było w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu, jak wiemy. No ale pamiętajmy, że z cudzysłowem jest jak z rowem.